czy jest jakieś ziarno prawdy w konflikcie w Pejotenie? Ja i czy myślę... prawdą jest, że panowie Michał Kamiński i Adam Bielan po prostu chcą ważnych ról i ważnych stanowisk w partii? Ja myślę, że to nieporozumienie wzięło się z takiego przeświadczenia, że my już powinniśmy byli złożyć wniosek po raz drugi o zarejestrowanie stowarzyszenia. O czas mamy 14 dni od momentu, kiedy przyjmiemy informację z sądu, więc mamy czas jeszcze 2 dni. Ja rozmawiałam z Adamem, z Michałem Kamińskim 10 minut temu i nie ma konfliktu. Co więcej, uważam, że jesteśmy dzisiaj wszyscy winni lojalność i wsparcie Michałowi Kamińskiemu, dlatego że z powodu działań Zbigniewa Ziobry znalazł się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji w Europarlamencie, więc tyle mogę powiedzieć. Ale czy panowie obaj mogą liczyć na jakieś ważne stanowiska w partii, typu sekretarz albo... W tej chwili przygotowujemy się do zjazdu partii. W najbliższym czasie zdecydujemy, jak szybko ten zjazd się odbędzie. Także takie już formalne władze partii, wybrane na okres 5-letni, będą wybierane na tym zjeździe partii. I oczywiście przecież, jeżeli jest się politykiem, to ma się ambicje. Jeżeli ma się ambicje, to one również dotyczą wpływu na budowę czy na funkcjonowanie partii, więc przed nikim nie zamykamy drogi.